Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielskie piwo z browaru Magic Rock i nazywa się Precognition. Jasnowidzenie. 6,5% alkoholu. I jest to Hazy IPA. Brzmi fajnie. W składnikach jest jęczmień, owiec i pszenica. To żeśmy się dużo dowiedzieli. Ale już na swojej stronie przynajmniej powiedzieli, jakie chmieli użyli. Jest to Sabro, Equanot i Mozaik. Przejdźmy do piwa. Słomkowe, jasne, zamglone, w środkowej części sprawiające wrażenie pomarańczowego. Piana dosyć fajna się tworzy przy nalewaniu, drobno pewnie rzekowa. Zdążyła opaść, ale jak widzicie, zostawiła sporo suchej piany na szkle. Jakość jest dobra. Aromat jest leciutko słodkawy, słodowy, ciasteczkowy troszeczkę. Na to jest sporo cytrusów, zestów. Troszkę zmieszanych z owocami egzotycznymi. Ale jest to na niskim poziomie. Ta słodowość tutaj jednak przeważa. Ogólnie jest przyjemnie. Zobaczymy, jaki jest smaku. Wasze zrobię. W tej chwili jest niskie nasycenie. Fajne, słodowe. Z taką nutą ziarnistości. Jest przyjemnie. Troszkę ciasteczkowo. Tak jak i w aromacie. I tutaj przychodzą nuty cytrusowe, zestowe. Troszkę owoców egzotycznych. Jest bardzo owocowo, soczyście, odświeżająco, bardzo fajnie się to pije. Fajne odświeżające piwo. Goryczka jest niewielka, troszkę zestowa, leciutkie grafitowe albido. Może jakieś ziołowe akcenty. Ale chyba grejpfrut tutaj zwycięża na niskim poziomie. Bardzo fajne, odświeżające piwo. Alkohol jest bardzo ładnie ukryty. Zero, jeśli chodzi o smak, o aromat. I zero rozgrzewania w przełyku. No super. Bardzo zdradliwe przez to. Fajnie się pije, nie przeszkadza w innych aktywnościach, w jedzeniu, w oglądaniu. Przez to ma taki bardzo sesyjny wydźwięk to piwo, co może być bardzo groźne, no bo jednak alkohol uderzy po głowie. Ale fajnie się pije. Czyli z jednej strony nie mamy zbyt określonych smaków, ale mamy wrażenie soczystości, łatwego do picia piwa, przyjemnego odbioru, no ale jakichś takich wyraźnych smaków to nie ma. Ale przyjemność jest. Także chyba warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. Przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No mam taką nadzieję. No i pamiętajcie o przesłaniu wideo swojej znajomym. Czemu nie? Wasze zdrowie. Cześć.